Dzisiaj jest 21 sierpnia 2022 roku, niedziela. Jest to oficjalna skarga kolejna, kolejna i kolejna do państwa polskiego, do III RP, do najwyższych władz konstytucyjnych III RP. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński i wszyscy pozostali ministrowie, dyrektorzy departamentów i pozostali pracownicy całej III RP, będący na utrzymaniu III RP, będący na liście płac III RP, a tym bardziej tych nieoficjalnych, zakamuflowanych, super tajnych, których nie ma na liście płac III RP, ale oni tak ewentualnie, tak po cichutku, mogą być opłacani przez III RP. Do 460 posłów, do 100 senatorów, do pierwszego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, do organów siłowych i wszystkich pozostałych innych organów konstytucyjnych państwa polskiego III RP. Dzisiejsza niedzielna skarga ma na celu uprzytomnić państwu polskiemu to, co się dzieje tam we Wrocławiu. Bo państwo polskie tam w tej stolicy, państwo polskie jest chyba w stolicy, tak? To państwo polskie nie wie, co się może dziać we Wrocławiu. Państwo polskie może nie wiedzieć, co się tam dzieje we Wrocławiu, jakie patolki i patologii tam się odbywają. Więc poprzez to, że państwo polskie chce mnie wtrącić w dalszym ciągu do psychiatryka wrocławskiego i do aresztu wcale nie tymczasowego wrocławskiego, na diabli wiedzą jak długo, bo to może być okres naprawdę wyjątkowo długi, mimo że na papierze tam będzie tam pisało, że tylko na chwileczkę. Wiecie, rozumiecie tutaj, towarzyszu, towarzyszko, my tutaj takie, takie tu na pół dnia, takie tam badano, spoko, proszę przyjść tam, proszę się nie przejmować, takie tam w psychiatryku, tutaj jakiś lekarz, jakiś weteryniarz, jakiś taki, ktoś od was zobaczy, zbada, jakiś preparacik, tutaj spoko, no problem. Więc wszystko zaczyna się niewinnie, na przykład w taki sposób, a skutek może być taki, że można do Boga odejść, ufając państwu polskiemu. Oczywiście różne inne przyczyny mogą tam nastąpić, będąc już pojmanym i spętanym przez państwo polskie. Dlatego też niniejszym informuję państwo polskie, które na pewno tego nie ogarnia, że pozbawienie mnie wolności, wszelkich moich praw i tak dalej, diabli wiedzą na jak długo, spowoduje to, że nie mógłbym z tej przyczyny utrzymywać moich dalszych dobrych relacji i jak najlepszych relacji ze wszystkimi państwami na tej planecie. Na przykład poprzez bycie w kontakcie telefonicznym, mailowym, SMS-owym i w cztery oczy, face to face, twarzą w twarz, z pracownikami i przedstawicielami konsulatów, ambasad wszystkich państw na świecie, a tym bardziej tymi, które są we Wrocławiu. Sorry, nie wiem, co tam się zrobiło. A szacowne państwo polskie, we Wrocławiu, jak wujek Gogle pokazał, bo tutaj wujek Gogle coś pokazał,
że jest aż 25 różnego rodzaju ambasad i konsulatów we Wrocławiu. Więc poprzez pozbawienie mnie moich praw i wolności, na diabli wiedzą, jak długo nie mógłbym wejść na teren konsulatu czy ambasady, porozmawiać z panem ambasadorem czy konsulem, być przyjętym i zacząć rozmawiać o sprawach biznesowych, finansowych. Zapytać się, jak być przedsiębiorcą na przykład w Republice Federalnej Niemiec lub być współpartnerem biznesowym na przykład. Być może tylko jako współudział finansowy w jakimś joint venture i tak dalej. Zapytać się o to, jaką ofertę turystyczną ma to lub inne państwo i zapytać się, gdzie i jak sfinalizować wycieczkę turystyczną do tego kraju. Oczywiście można na wiele innych tematów, będąc w ambasadzie czy konsulacie, porozmawiać. Więc państwo polskie zmierza do tego, aby mi to zabrać, to prawo, które mam obecnie. Już ono jest bardzo testowane i nadwyrężone, aby utrudnić i uniemożliwić mi poprzez zabranie wolności. To są wszystko właśnie te ambasady i konsulaty we Wrocławiu. Tylko widać, one są tutaj w centrum, chociaż nie tylko, jest tutaj konsulat honorowy Republiki Słowackiej, to on jest tutaj, widać, na psim polu, tak? Czy zaraz sobie zobaczymy? Nie. To jest Mirków, ale to psie pole, tak? Bo na mapie tego nie widać, więc nie mógłbym odwiedzać tutaj tej ilości ambasad i konsulatów, które mamy tylko w samym Wrocławiu, czyli utrzymywać dobrosąsiedzkich, tak jak do tej pory, relacji z tymi wszystkimi państwami. Więc mamy tutaj, jak widać, kolejnych nowych 25 przestępstw międzynarodowych popełnionych przez państwo polskie z siedzibą w Warszawie. O to chodzi. I także częściowo, być może nawet 50% przez kurwidołek sędziowsko-prokurwatorski gdzieś tam w samym Wrocławiu, bo ta wierchuszka w tej okręgówce, ta wierchuszka prokurwatorii i wierchuszka sądów okręgowych, to oni ten bajzel tam trzymają niby pod kontrolą, więc to też oni są odpowiedzialni za ewentualne zrywanie paznokci. Komu zrywamy paznokcie, o której godzinie, może temu odpuścimy zrywanie paznokci, a tamtemu delikwentowi to ciutkę mocniej, zerwiemy skutecznie te paznokcie i tak dalej. Więc to we Wrocławiu tamta wierchuszka decyduje, co na jej terenie po prostu się będzie działo lub nie będzie się działo i co zamierzają, jakie mają plany biznesowo-gospodarcze, czyli kogo planują sobie na jutro, na pojutrze, na za tydzień, na liście swojej tajnej, takiej nieoficjalnej tym bardziej. Załóżmy, o, dzisiaj jest niedziela, tak? Czyli załóżmy, oni już ewentualnie wiedzą tam, komu w tym tygodniu od poniedziałku do soboty, na przykład w tym tygodniu, co się zaczyna, komu zamierzają zerwać paznokcie, a kogo mają dopiero na za 2 tygodnie, już we wrześniu, już jak dzieci pójdą do szkoły i tak dalej, więc jakie mają plany biznesowo-pracownicze na
na wrzesień na przykład, komu będą zrywać paznokcie i z jakim skutkiem we wrześniu, w październiku i tak dalej. Więc ta wierchuszka tego kurwidołka, tej Temidy Wrocławskiej, to ona jest za to odpowiedzialna, ale i warszawskie państwo polskie też, ponieważ 2 dni temu, w piątek, cały dzień poświęciłem na to, aby poinformować skutecznie osobiście moimi pismami, że źle się dzieje w państwie polskim, a szczególnie w tym kurwidołku Temidy Wrocławskim na Dolnym Śląsku, i że tam jest patolka. Tam jest po prostu patolka, ale no jak widać, nic się nie zmienia. Więc państwo polskie dąży do tego świadomie, abym nie mógł się kontaktować ze wszystkimi możliwymi konsulatami i ambasadami we Wrocławiu lub i w całej Europie i na całym świecie. Więc tutaj mamy już taki bardzo duży skandal międzynarodowy, ale no państwo polskie nie jest tego świadome. Pisowskie, o, pisowskie państwo polskie nie jest tego świadome. Także nie mógłbym dokonywać zakupów produktów niemieckich, na przykład we wrocławskich sklepach, więc muszę stronę niemiecką poinformować, że Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Beata Szydło i wszystkie inne organy konstytucyjne, a tym bardziej niekonstytucyjne III RP, dążą do tego w Warszawie i we Wrocławiu, aby uniemożliwić mi zakupywanie produktów wyprodukowanych w Niemczech. Więc jest to dodatkowe, kolejne przestępstwo międzynarodowe Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i wszystkich organów konstytucyjnych III RP. Więc czy oni są świadomi tego i czy oni wiedzą, co robią? W tej Warszawie oczywiście. Więc właśnie wczoraj byłem się poskarżyć wieczorem szacownemu panu konsulowi generalnemu Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, że jest taki przypadek, że państwo polskie odeszło już od rozumu, że państwo polskie jako organizacja nie używa mózgu w ogóle i krytycznego i analitycznego myślenia. Oni już nie są w stanie to zrobić, że a szczególnie ten parszywy, skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 51, która hańbę przyniosła ziemi dzierżoniowskiej, hańbę przyniosła, wymierną, która to wszystko zapoczątkowała i nie wycofała, czyli przez 5 lat ten bandyta kontynuuje swoją przestępczą działalność, ale państwo polskie ją kryje, wypłacając jej bonusy, dodatki, różne miesięczne wynagrodzenie, zapewniając immunitet i nietykalność. O to chodzi. Tu jest problem. Dziękuję, szacowne państwo, za wysłuchanie tego. Idźcie tam, wiecie co, idźcie jedźcie do Wrocławia całym rządem i umyjcie sobie ręce w Odrze. O, tego wam życzę, abyście wszystkimi autobusami z tej Warszawy przyjechali do Wrocławia tutaj. O, i że tutaj byłem, o, tutaj byłem właśnie w tej fosie, tutaj. Weźcie sobie ręce, umyjcie i twarz, o, na orzeźwienie. Tego wam życzę. O, tutaj przy konsulacie generalnym Republiki Federalnej Niemiec, tutaj skorzystajcie tutaj z tej rzeki Odry. Dzięki.